Cześć wszystkim, z tej strony Mr. Hyde, witam na kanale We Are Crypto. Słuchajcie, dzisiaj mamy mega krwawo, mega frustrująco na rynku kryptowalut, także zapraszam na ten przegląd rynku, w którym porozmawiamy sobie, co się ostatnio wydarzyło, dlaczego tak jest i co może nas czekać w najbliższych tygodniach. Zapraszam. Rejestrując się na giełdzie Prime XBT i podając kod WEARCRYPTO50, otrzymasz 50% bonusu do pierwszego depozytu na giełdzie Prime XBT. Myślę, że jest to bardzo fajna promocja, więc jeżeli coś takiego Ciebie interesuje, link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam do moich kanałów na Telegramie i Discordzie, gdzie w pierwszej kolejności dzielę się wiedzą z moimi widzami, gdzie będziesz miał możliwość porozmawiania, podyskutowania, gdzie znajdziesz liczne instrukcje właśnie na temat kryptowalut, a dlatego nie może Ciebie tam zabraknąć. Linki w opisie tego filmu. Słuchajcie, w pierwszej kolejności jakby do filmu, który omawia obecną sytuację tak bardziej szczegółowo, zapraszam jutro. Ten film już jest dodany tutaj na kanale, czy to już Bessa, czy to koniec hossy na Bitcoinie. Będzie dodany jutro, tak jutro o 19, dosyć taki dłuższy, opowiadający tutaj moje spojrzenie i nie tylko moje spojrzenie na temat tej sytuacji. Jak to w ogóle wygląda? Bitcoin po 14% spadkach w ciągu tygodnia, mamy tutaj 48 tysięcy z kawałkiem, no walczymy generalnie o 50 tysięcy dolarów, co widać. Uderzyliśmy nawet na 42 w pewnym momencie, co było szaleństwem, bo on chyba spadł wtedy o kilkanaście tysięcy w jedną noc tak naprawdę, więc to było coś niesamowitego. No ale nie wszystkie coiny tak spadły, bo Ether też dostał, ale nie aż tyle. Terra Luna, co ciekawe, wzrosła, tam w pewnym momencie miała swoje ATH chyba na poziomie 77 dolarów, w tym momencie po spadkach 65 dolarów. Pamiętacie, jak ja o Lunie mówiłem po raz pierwszy? Ona to już i tak trochę odjechała, bo ona kosztowała wtedy około dyszki, czy nawet mniej niż dyszkę. No, kto zarobił, ten zarobił. Tu już naprawdę nawet po spadkach nieźle szło zarobić, więc uważam, że super. Atom, co ciekawe, gryzie ziemię. Ja wczoraj dokupywałem troszeczkę Atoma. Atom na poziomie 23 dolarów. Dla mnie to jest okazja. Mi się tutaj nic nie zmieniło, ale jakby inwestuję w to bardziej długoterminowo. Do Ethera jeszcze troszeczkę wróćmy. Ether tak naprawdę z 4800 spadł na w tym momencie niecałe 400. No tutaj widzimy takie bardziej no walkę o te poziomy cenowe, walkę o odbijanie, tak? Narracja na rynku jest tragiczna. No ludzie, widać ten po prostu ekstremalny strach, bo Fear and Greed pokazywał dzisiaj, aż wam pokażę, Fear and Greed pokazywał dzisiaj około tak 16 punktów, więc to jest po prostu mega, mega nisko. I czuć ten strach ewidentnie na rynku, bo widać, że ludzie po prostu się boją, nie? Tyle jeśli chodzi o taki wstęp do krypto tutaj. Jeśli chodzi o Twittera, tutaj zachęcam do mojego Twittera. Tutaj w pierwszej kolejności wrzucam informacje z rynku kryptowalut. Na Twitterze generalnie dzieje się najwięcej. Tutaj ciekawy komentarz właśnie Jacoba, ja to sobie też udostępniłem. Koniec jest wtedy, kiedy jest euforia, nie kiedy jest strach. I to jest jedno zdanie, bardzo tutaj fajnie odzwierciedla obecną sytuację, bardzo mi się to podoba. Tutaj właśnie kilka osób też mi pytało w komentarzach, czy to już Bessa, czy to Bessa, czy Hossa jeszcze. Właśnie dlatego nagrałem ten film, który jutro wystartuje. USD, co ciekawe, mega stabilnie, stablecoin od właśnie Terry. Tutaj, no w tym momencie to jest mój ulubiony stablecoin, jest w ogóle zdecentralizowany, magię, stworzyli coś po prostu pięknego tutaj. Tutaj wczoraj właśnie dokupywałem też troszeczkę Atoma, nie jakoś tam specjalnie dużo, ale dokupiłem i testuję też ten walidator o wdzięcznej nazwie, który oni tam wrzucili jako chyba pierwsi, że będą dawać nagrody za staking Atoma, nie tylko w Atomie, czyli będziemy dostawać też inne tokeny, ale po pierwsze, na chwilę obecną, jak sobie sklejmowałem tam jakąś niedużą ilość, no to nie dostałem tych nagród, co ciekawe, a po drugie, z tego co już się doszukałem, no to Security Shard ma wprowadzić to, że nie tylko oni tutaj będą tacy unikatowi, tylko inne
inne po prostu, inni walidatorzy też będą to mieli. Ciekaw jestem, jak to się rozwinie. No, na chwilę obecną sytuacja z tym wygląda tak, jak właśnie powiedziałem, ale jest to jakby w fazie rozwoju. Więc jeżeli no tutaj stykując Atoma będziemy zarabiać jeszcze, nie wiem, Cero, może Lunę, może jakiś tam, nie wiem, DVPN, Osmo, tak? Juno, tych tokenów na Kosmosie jest dużo. Dla mnie to jest coś niesamowitego i chcę z tego skorzystać, nie? Dajcie znać, czy wam się to podoba. Co tu jeszcze z ważniejszych rzeczy? Tak, tutaj ten wykres właśnie wtedy wrzucałem 4, jak to spadło pięknie. Coś szalonego to było. To było po prostu coś szalonego. Z 57 praktycznie na 42 w pewnym momencie. No tam wiadomo, odbiło, ale tak czy owak to było po prostu no, gigantyczny strzał. Nie? Okej, okay. Dobra. Troszeczkę dzisiaj też powiem o STT, bo tam fajne rzeczy się dzieją. Przejdźmy sobie tutaj dalej. Aha, Rango. Rango Exchange, słuchajcie. Rango Exchange uruchomiło airdrop. Już wam to pokazuję. Okej, okay, jest Rango Exchange. Tutaj jest zapowiedź airdropa. Wejdźcie sobie, tak jak ja tutaj wpisałem na Twitterze, po prostu Rango, wyświetli wam się post. No i można tutaj o tym poczytać, nie? Myślę, że warto. Ja na temat Rango nagrywałem jako chyba pierwszy w Polsce. Pierwszy na tym moim skromnym YouTubie. Tutaj pierwsze spojrzenie, tak? Ponad miesiąc temu, grubo ponad miesiąc temu, pierwsze spojrzenie z Rango. Jeszcze ono wtedy troszeczkę inaczej wyglądało niż teraz. Teraz no, widać, że się rozwinęli. No i wtedy już zapowiadałem, że może tutaj być airdrop, że warto tutaj mieć ten projekt na uwadze. Ten airdrop się pojawił, w jakiej formie, no to tutaj właśnie jest opisane, więc warto sobie skorzystać. Warto się zapoznać, jeżeli korzystaliście z Rango. Ja ogólnie Rango i tak używam, bo jest bardzo dobry właśnie, mają bardzo dobry produkt, więc myślę, że tutaj fajnie oni będą się rozwijać. Też kilka newsów mają mieć wprowadzone. Także do Rango zachęcam. Link jest w opisie tego filmu. Zachęcam też do obejrzenia tej instrukcji, bo tam jest jakby no, pełne całe spojrzenie na te Rango. No i ważne, że to jest multidex, także myślę, że jest to ok. Dobra. Kolejny airdrop, o którym już chyba mówiłem w zeszłym tygodniu, STRM na Hop Exchange, czyli jak tutaj używałeś Hop Exchange, no to on będzie tobie przysługiwał. Podobno to już chyba dzisiaj miało być, tak, 6 grudnia. Ja jeszcze tutaj nie sprawdzałem, jak to działa, ale skoro dzisiaj, no to czekam po prostu na informację, kiedy będzie to sklejmowanie. Dajcie znać, czy to na Discordzie, czy to tutaj w komentarzach, ile tego STRM żeście dostali. No i czy jesteście zadowoleni. Zobaczymy, na chwilę obecną jeszcze tego tutaj nie sprawdzałem. Przypominam wam po prostu. Rainmaker Games. To jest projekt, który dzisiaj udostępnił jeden z ważniejszych dla mnie influencerów na Twitterze. I to jest projekt, któremu się będę przyglądał. The free platform to play hundreds of play-to-earn games connecting games, gamers and guilds worldwide. Czyli to nie będzie gra, tylko będzie platforma zrzeszająca właśnie graczy, właśnie coś w stylu Playnity, bardzo podobny projekt. Zwróćcie uwagę, że teraz trend idzie w tym kierunku. Były gry, metaverse, tak, te klimaty, a były gry, ale skoro gry, no to tworzy się pełny biznes, gildie, pełne ekipy, pełne teamy, tego typu właśnie platformy i projekty, więc tutaj już widzę, że w tym kierunku zaczyna to podążać. Być może będzie to nowy trend, który może dać zarobić, więc miejcie to na uwadze. O tym projekcie jeszcze pewnie coś tam powiem w najbliższym czasie. Na razie tylko powiedziałem, żeby go obserwować. Nawet nie wiem, czy tutaj już jest token. Chyba jeszcze nie. Jeśli chodzi o startera, ważne informacje. Solchicks, z tego co się dokopałem, został przesunięty o tydzień. W przyszłym tygodniu chyba ma mieć IDO, jeżeli się mylę, to mnie proszę poprawcie, ale taką informację gdzieś tam znalazłem, że ma być to za tydzień, więc no podejrzewam, że przez te spadki zostało to przesunięte, więc czekamy. Ja wcale im się nie dziwię, bo jeżeli bym wypuszczał projekt, no to bym wolał wypuścić go w lepszej jakby koniunkturze rynku niż w gorszej, no to jest logiczne, a tydzień raczej nas nie zbawi. Astroport Lockdrop też o tydzień został przesunięty, tutaj oni pisali, że bardziej tu chodzi o ich problemy techniczne niż o sytuację rynkową. Wydaje mi się, że to jest prawda, bo tak naprawdę co ma ten farming do lockdropu, tak? Okej, zobaczymy, nie?
Może bali się też, że rynek może ich wycenić w momencie, gdy się uwolnią tokeny, no ale z drugiej strony tokeny będą uwolnione po 2 tygodniach, więc nie wiem, no ale w każdym razie jest to przesunięte i w porządku. Play to earn, jeżeli na starterze braliście udział w IDO, tutaj sobie kliknijcie, macie opcję uzyskania jakichś tam bonusów, 100 czy 200 dolarów, wiem, że kilka osób dostało, bo widziałem screeny, za to, że brali udział w IDO i to jest loteryjne. Mi niestety się nie udało tego osiągnąć, tego uzyskać, ale może w przyszłości będzie mi to dane. Jeżeli komuś z Was się udało, no to gratuluję, zawsze darmowe pieniądze na prezenty, na święta, także myślę, że będziecie zadowoleni. Przejdźmy teraz do artykułów z Bean Crypto. Ogólnie fajny serwis, podkreślam po raz kolejny, polecam. Prosty, przejrzysty i okej. Okay. Czy to ostatni odsiew Bitcoina przed wzrostami? Artykuł z dzisiaj, no taki pozytywny bym powiedział. Bitcoin osiągnął dołek na 42, ilość likwidacji sięgnęła 58 202 Bitcoinu. To jest ogromna w ogóle kwota, co stanowi drugi najwyższy wynik w 2021 roku. Stopa finansowania kontraktów futures stała się negatywna. To jest po prostu szaleństwo. To jest po prostu szaleństwo, jaką ilość tutaj ludzie potracili, ogólnie wszyscy, nie? Ja generalnie na futures też jak wiecie gram, ale moje straty wynosiły około 3% na moim koncie, więc w ogóle mnie to nie ruszyło. No to jest właśnie magia stosowania stop lossów i nie bycia chciwym, nie? Ale tutaj o tradingu na razie nie będę się bardziej rozwodził. Tak, czy to ostatni odsiew Bitcoina? Zobaczymy. Jest to możliwe, ale z drugiej strony możemy też jeszcze pospadać. Jutro o tym dłuższy film, także zapraszam. CEO Binance. W Wielkiej Brytanii wznowimy działalność za 6 do 12 miesięcy. Pamiętacie, jak kilka miesięcy temu, to był jeden zresztą z takich foodów ważniejszych na początku tego roku, gdzie Bitcoin spadł właśnie przez to, że Wielka Brytania się zamyka na Binance i tak dalej. CEO Binance Chang Meng Zhao chce uruchomić w Wielkiej Brytanii podmiot zgodny z FCA w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Giełda wznowiła swoją działalność. Giełda wzmocniła swój dział zgodności i buduje fizyczne biura. Fizyczne biura. Ciekawe. Binance było w ostatnich miesiącach pod PR-owym naciskiem, przyjmując ciągłe regulacje. Tak, oni tutaj długo nie mieli żadnych regulacji, na biura nie mieli, a po prostu ulegli tym regulacjom. No ale to jakby z jednej strony scenariusz, w którym Binance ma zniknąć, i to też słyszałem czy na YouTubie, czy nie tylko na YouTubie, że Binance na koniec roku upadnie. No moim zdaniem to już jest w tym momencie w ogóle nieaktualne i zażegnane. Zobaczcie, no, mamy grudzień, są teraz inne problemy na rynku niż upadek Binance'a. Binance raczej z tego wynika, że to się raczej nigdzie nie wybiera, wręcz przeciwnie. Skoro się poddali regulacjom, no to raczej zostaną na długo. Bitcoin odbija się po gwałtownym spadku do 42 tysięcy. No odbicie tak jest, no coś niewielkie odbicie. Odbił się od obszaru wsparcia przy 44 200, odbił się od wznoszącej linii wsparcia. Bitcoin może być notowany wewnątrz niszczącego kanału równoległego. Narysowaliście ten kanał. Jest. Czyli możemy mieć takie odbijanie, tak? Do momentu przebicia górnej linii. Zobaczymy, czy tak będzie. Na razie wygląda to, umówmy się, nieciekawie. Jeszcze przez jakiś czas spodziewam się, że może to tak wyglądać. Jutro większe omówienie tego i nie spodziewam się, że do jutra ten film będzie nieadekwatny, bo nie spodziewam się, że jutro to odbije. Wręcz przeciwnie, nastawiam się, że jeszcze może trochę spaść. I ufam, że dobrzeście powychodzili wtedy, co wam pisałem, że warto realizować zyski i macie trochę stablecoinów, bo teraz jeżeli macie, no to niektórym mogą się bardzo przydać. Liczba węzłów w Lightning Network wzrosła o 23% w 3 miesiące. Liczba węzłów z aktywnymi kanałami w Lightning Network na Bitcoinie nadal rośnie. Wpływ ma na to rosnąca adopcja cyfrowych aktywów zarówno przez inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Między 3 września a 3 grudnia liczba węzłów z sieci z aktywnymi kanałami wzrosła o 23%. Generalnie Lightning Network też jest jedną z rzeczy, które Bitcoin potrzebuje. Bitcoin w tym momencie nie jest aż taki mega drogi. Jest drogi, ale nie jest aż taki, który... Nie jest aż taki, jakbym się spodziewał, nie? Bo widziałem naprawdę opłaty za Bitcoina po 50 dolarów i więcej, więc okej. Teraz to sięga tam z tego co wiem około kilku dolarów i w porządku. To będzie się rozwijało. Jeżeli to będzie się rozwijało, to oni też są smart kontrakty na Bitcoinie wprowadzić, no to będzie coś po prostu pięknego.
FTX, jedna z moich ulubionych giełd, publikuje propozycję regulacji w odpowiedzi na przesłuchanie zwołane przez amerykańską kongresmenkę. FTX opublikował zestaw 10 propozycji zasad przewodnich w odpowiedzi na oświadczenie Maxine Waters. Zasady te dotyczą kwestii związanych ze strukturą rynku, zasadami bezpieczeństwa cybernetycznego i nadzorami regulacyjnymi. Pani Waters spotka się z kierownictwem czołowych amerykańskich firm kryptowalutowych podczas hybrydowego wydarzenia 8 grudnia. Czyli kolejna giełda poddaje się regulacjom. Oni mają bardzo mocne tutaj połączenie z Binance'em, no i Solano też. Moje podejście znacie, z jednej strony jest to dobre, a z drugiej strony jest to niedobre. No bo regulacje służą temu, żeby regulować, żeby kłaść ręce tam, gdzie można, wszędzie po kolei, tak? A z drugiej strony jest to dobre, no bo skoro się nie będą walczyć, no to zostaną też na dłużej, to nie będzie giełda, która upadnie, nie? Ja aczkolwiek na chwilę obecną bardzo mi się podoba Bybit. Fajnie mi się tam gra i oczywiście Rango, ale Bybit dlatego, że jest to giełda, na której nie wymagają KYC, jest to rosyjski twór, jak wiecie, no Rosja to jest trochę stan umysłu, jest to bardzo dla mnie intuicyjny produkt, więc tam jestem zadowolony z Bybita. Co do Rango też spoko, tylko że Rango jest akurat DEX-em, tam nie trzymacie jakby pieniędzy, tylko leci to z portfela na portfel, nie? A więc jeżeli kogoś nie interesuje KYC, no to macie Bybit i macie Rango i elegancko. Ja na Rango pamiętam, jak zaczynałem, nie na Rango, jak na Bybicie zaczynałem, no to tam było bodajże 4-5 coinów. W tym momencie jest ich już naprawdę kilkadziesiąt i świetnie wygląda po prostu ich rozwój. Już mówiłem dawno, że Bybit będzie się świetnie rozwijał, także super. Kosmos, prawie Atom, prawie odzyskuje kluczowy poziom oporu i to jest artykuł niestety sprzed 3 dni. Kosmos utworzył formację podwójnego dna w dniach 17-26 listopada. Wskaźniki techniczne na dziennym interwale są bycze. Atom handluje wewnątrz zniżkującego kanału równoległego. I faktycznie tam był taki moment, że wszystko spadało, Atom się wybił nagle do $33. Chyba nawet to chyba było tutaj. Tak. Wybił się do $33. No i teraz spadło wszystko tak naprawdę, nie? Ale pamiętam, że pisałem na Telegramie, że Atom jest po prostu nieprzewidywalny, szalony, ten wzrost był tak naprawdę nagły, bardzo nagły. Ten coin jest po prostu mega nieprzewidywalny. Teraz oczywiście leży na glebie, ale to jest moim zdaniem bardzo krótkoterminowo. W dłuższej perspektywie dla mnie się nie zmieniło nic, wręcz, no mówię, fundamenty na chwilę obecną rosną. Stax i Terra Luna znowu ma ATH, największe zyski mijającego tygodnia. Stax nie interesuje się, Luna wiecie, że się interesuje bardzo nawet. I teraz tak, RSR, Solana i STX wyłamały się z opadających linii oporu. Matic, OKB, Ocean podążają za rosnącymi liniami wsparcia. Luna zbliża się do oporu, do obszaru oporu $79.82. Teraz tam skorekciła, jest około, nie wiem, 60 kilku. Ja myślę, że teraz $100 za Lunę to jest calculated, to jest po prostu kwestia czasu, aż to zobaczymy. Luna jest. No i tutaj była korekta, znowu wybicie, tak? I w tym momencie znowu mamy większą gdzieś tam korektę, no bo cały rynek skorekcił, ale myślę, że długoterminowo nie zmienia to nic, bo w Lunie są dalej silne fundamenty, dalej to wszystko się po prostu mega rozwija. Kujira fajnie też wpłynęła na rozwój Anchor Protocol, na całego ekosystemu Terry, więc tutaj myślę, że no stówka to jest za Lunę, to jest tak myślę pewne, no pewne, prawie że pewne. Okej, i teraz tak. Startera tutaj też, ja uważam, że oni generalnie przyczyniają się mega do rozwoju Luny, no przecież oni launchpadują jedno z najlepszych projektów też, tak? To nie jest przypadek. Oczywiście jest też Pylon, ale jednak mi Pylon od początku się nie podobał produktowo, spekulacyjnie dał zarobić, też jedno, była jedna z moich tam zakrywek na kanale czy na Instagramie. Pylon fajnie dał zarobić, ale jednak Startera moim zdaniem jest o wiele lepszym launchpadem. Tego wspieram już od jakiegoś czasu i będę wspierał. Dobra, tyle. Dzisiaj troszeczkę krócej. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli nie jesteś w stanie znieść emocji z tym, co się teraz dzieje, no to sprzedaj krypto, wyjdź z rynku i okej, jest to też spoko. A jeżeli no, nie przeraża cię to, no to po prostu czekaj. Ja uważam, że lepsze dni nadejdą. Tyle w tym nagraniu. Zapraszam jutro na omówienie tego, czy to już BESA, czy dalej.
Hossa.